Przed godziną 8 otrzymaliśmy informację o wypadku drogowym pomiędzy miejscowościami Wicko i Poraj. Tutaj samochód osobowy przejeżdżający drogą 213 w kierunku Wicka został przygnieciony przez drzewo. Z czterech osób, które podróżowały tym samochodem, trzy niestety zginęły na miejscu. Zabezpieczamy w tej chwili miejsce zdarzenia. Czekamy na przyjazd sprzętu specjalistycznego, który pozwoli nam zdjąć to drzewo z samochodu. Około godziny 8 otrzymaliśmy zgłoszenie my i Straż Pożarna o wypadku, do jakiego doszło na drodze W213 ze Słupska do Wicka. Na tej drodze zwaliło się w wyniku silnego wiatru drzewo. Spadło ono na jadący samochód Volkswagen Touran. W samochodzie tym jechały 4 osoby, 3 osoby zginęły na miejscu. Jedna osoba została odwieziona do szpitala w Lęborku. W tej chwili trwają czynności nad ratowaniem jej życia. Z tego co wstępnie wiemy, osoby te pochodziły ze Słupska, byli to pracownicy firmy budowlanej. Byli to sami mężczyźni, kierowca, znamy na chwilę obecną tylko wiek kierowcy, kierowca w wieku 24 lat.